Cześć, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily. Lecimy z kolejnymi waszymi pomysłami na nowe przedmioty. No dobra, w takim razie pierwszy przedmiot od użytkownika Pro, kubik dozownik +++. Działa jak zwykły dozownik, lecz może stawiać i niszczyć bloki. Można przełączyć pomiędzy opcjami buduj i niszcz 100% dropu. No niszczenie w Minecrafcie bloków byłoby rzeczywiście bardzo fajne, jednak troszkę by to wszystko ułatwiło. Kowalski 28, drabina z kolcami. Wchodząc po niej dostajemy jeden punkt obrażeń, pół serca oraz istnieje 10% szans, że drabina rozwali się z wszystkimi połączonymi. Aha, taki myk. No ciekawe. Dobra, Froserok, drewniane wiadro. W wiadrze nie można przynosić lawy, ma 100 użyć. Myślę, że jest to bardzo fajny pomysł, ponieważ jeśli ktoś nie ma rzeczywiście żelaza, to może sobie skraftować takie wiaderko tylko do wody. Więc czemu nie? Dobra, Adeluna 7 drogowskaz. Pozwala na oznaczenie drogi. Kiedy postawimy go na ziemi, każdy gracz może pobrać jednorazową mapę z okolicą, na której się znajdujemy. Bardzo fajny pomysł, Adeluna. Naprawdę to mi się podoba. Na serwerach byłoby to rzeczywiście ciekawe. Lewy, drzwi kresu. Postawiając dwoje takich drzwi, wchodząc przez jedno, wyjdziemy drugimi. Posiadają wytrzymałość jak obsydian. No proszę, tylko ciekawe, jaki byłby efekt tego przejścia. Wiecie, to jest fajny pomysł, to jest okej. Ere i Krosal, dzida. Dzida, która zadaje 4 damage'a, jeśli się nią rzuci i trafi do celu, zadaje 2 razy więcej obrażeń. Można ją naprawić za pomocą krzemienia. Fajna teksturka mi się naprawdę bardzo podoba, również możliwość rzucania to też ciekawa opcja. Kapi 2289, eksplodujące tory. Po najechaniu wagonikiem na ten tor automatycznie wybucha, ma on siłę zwykłego TNT, dobre do pułapek. No to rzeczywiście byłoby całkiem fajne do pułapek, ludzie by rzeczywiście bali się jeździć kolejkami od takiej aktualizacji. Szarki, elektryczna, endowa zbroja, zbroja silna jak diamentowa, jak posiadasz w EQ Redstone'a, można ją włączyć i wyłączyć, statystyki zwiększają się o 50%, zbroję można znaleźć w mieście Endu, kiedy jest włączona pobiera 1 Redstone na 10 sekund. Ciekawy pomysł. I Ken Xo CD, Emerald Breaker, potężna broń zadająca 10 damage'a oraz posiadająca 2000 punktów wytrzymałości. Trzymając go w ręce, jesteśmy narażeni na trafienie piorunem, więc jednocześnie jest dość niebezpieczna w naszej ręce. No cóż, dzięki za oglądanie, no i już jutro słyszymy się oczywiście w kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily, więc myślę, że powinno być ciekawie. A dzisiaj pojawi się jeszcze odcinek oczywiście z Minecraft na krawędzi oraz jeden odcinek z wszechstronnej serii o Minecraft. Jutro pojawi się na kanale Minecraft Extreme Adventures, i coś jeszcze. Zobaczymy, ok? Dobra, trzymajcie się i cześć!